Siemanko, mam wszystkim z tej strony Skorpia, to jest kolejny odcinek z randomowej serii MTA DayZ i mamy dosyć dużą grupkę kolegów, tym razem doszło chyba za 3 osoby. Przywitajcie się wszyscy. Siema wam wszystkie, Thompson. No. Ty nie? Kto teraz? No, wszyscy. Dobra, cześć, tu snajperek, czyli Kalix. Siema, tylko Sekunek. Z tej strony Rin. No i dobra, chyba się już wszyscy przywitali. To jest drugi odcinek, gdyż... Tak, który będzie trwał godzinę. Jak widzicie, mamy samochodzik. Tak, ja znalazłem go i musiałem czekać pół godziny na niego. Ej, cześć, stój, stój. Czekaj, daj mi tą butelkę wody. Nie mam butelki wody. Nie ty. Kopia. Aha, tak, butelka z wodą, już. Tak, potrzebuję. Masz, wyrzucam ją, proszę. O, już chyba szósty tirek. No kurde, nie jedź. Poczekajcie chwilę, bo już miga ta nam woda. O, szósty tirek, który widzę, lol. Oj, ty... Mapa by cię wzięło, a ty ich nie zbierasz. O. No, w co ja mam ci je zbierać? Chyba w dupę sesady. A czemu nie? Czekajcie, napiłeś. Taki chętny to sam. Gdzie wy jesteście? Dobra. My jesteśmy Los Santos. I gdzie wyście pojechali? Tutaj. Czekaj, że się gdzieś ty poszedł, bo właśnie mnie się wydawało, że ja ty był w wodzie. Czekajcie, wy macie pojazd? No. Mam kata i jedziemy tam już. No to jedźcie do bazy, a snajperek też przed do bazy. Ale jak coś to zawsze przekłada wszystkie itemy. Co? Zawsze przekłada wszystkie itemy. Ja przekładam wszystkie itemy. Dobra, my jedziemy do bazy, gdzie dokładnie? A gdzie ty jedziesz? Góra Chiliad, Góra Chiliad. No, Góra Chiliad. Czekajcie chwilę, bo on do Los Santos idzie, do drugiego Bobcata. A przecież nie mamy nawet Tira, ani Engina. Dobra, to się poszuka. Może będzie akurat tych pod was znaleźć. Dobra, wpadnijmy to w gdzie ty jedziesz, Thompson? Zobaczysz, ja tu jestem kierowcą. Dobra, to prowadź. Będziesz naszym przewodnikiem. Nie, Jim będzie naszym przewodnikiem. Takim. Musiałem mu zredukować. O, miałem z 600 pingu, kurde. Ja też, jaki lag serwerowy. A ja nie. Dobra. Zaraz będę musiał spadać, ale po 10 minut przyjdę. No, niestety. I wybaczcie, że zaczynamy dopiero o 19 nagrywanie z dwóch powodów. Ponieważ nie ogarnęliśmy teamu, a po drugie miałem problemy techniczne. A po trzecie był spawn przedmiotu. Tak, no. I był ogarnięty, nie wiem. No, a myślisz, że był ogarnięty wcześniej? Aha, dobra, nieważne. Korpo. Tak? Co się przyznawałeś? O, to jest czekaj, byś wystawił filmik i byś powiedział, że wina YouTube'a, a tak to na nas zwaliłeś, widzisz? Źle zrobiłeś. Nie powstałeś. Trzeba dać tylko jeden engine i dwa tire. To dobra. Mamy towarzystwo. Czekajcie chwilę, ja poszczelam. Ja ci pomogę. Ej, daj mi tego! Chodź, kozaku, chodźcie cię grać. Kurde. Pania! O, coś miał? Nie. Aha, szkoda. Zaraz zobaczę. Przeszukam tamtych. Kuźwa, jakiś cygan mnie goni. Ej, masz jakiś engine'a czy coś? Nie. Ja słyszę strzał tak w ogóle, a? I mam mapę. Tutaj chłopie, szkoda do tego Bobcata. Safiero jest w cholera, a mam tirę. Masz tirę albo Engina? Ja? Ja. O. Nie, dobra. Bo ja nie wiem co tego wsadzisz. O, już Skorpio zastrzela, to my jedziemy szukać. Ej, chyba strzela. Bo ja katana utopił. Ej, siekiera. Jezu, co mi się stało? Dobra, ty szukajmy i ciało. Nie uwierzycie, ale spadłem z około 50 metrów z góry Chiliad i przeżyłem. Aha. A ja muszę poczekać na mnie chwilę. Zabrało mi około 100 krwi, chyba nawet wcale mi nie zabrało. Panek, ja wchodzę. Gdzieś ty się otarł, że... znaczy otarł, no. Ocierał. Gdzie? No. Gdzie mieliście?
tutaj jechać, nie? Engine'a w 2 tire trzeba poszukać, jakaś ciota tego nie znajdzie. No tak. Ej, nie najlepiej by się, byłoby się osiedlić w Los Santos? Czekaj, jest pizza, nie. Ja teraz muszę zjeść, ale tak. Mam pizza, czy dobra. Może jeść w jeździe. Tam nie ma nic. Dobra. Jedźcie gdzieś, bo chcę trochę jatki, chcę powalczyć trochę z zombiakami. Tu lub engine. O, dobra, to ja wysiadam. Miałeś o jednym, jeszcze daj mi tego toolboxa, to ja naprawię. Nie mam już toolboxa. A ty przyjdziesz toolboxa? Nie miałem, że ci zadedłem. Bo ja jestem kierowca, chcę jeszcze być mechanikiem. Super, zaraz czekaj. O, tutaj jest zombiak. Pięknie. To właśnie film. Dobra, to czekajcie. Ja zaraz też drut kolcza. Dobra, czekaj, ja ci tutaj daję tego toolboxa, masz. Ja idę zobaczyć, czy ty. No i poszukaj tego. A ty jesteś tutaj ktoś dobra. Ten? Skorpion tu poszedł? Nie, ja tutaj siekam zombiaków. Często lubię być engine. Zaraz, chyba to jest kanister. Tak. Pełny kanister. Zatankować? A, żarty. Zatankuj, no. Dobra, to zatankuję. Dobra, tankujemy. Trzeba do kryształ tam czwórki. A to są efekty. No super, mamy kolejnych zombiaków. Fak, walne linie. Efekty to 4 strzały ze czwórki i 2 zila. Super. Ja będę na łatwota. Aliś paka miał ten. Aliś paka miał zombie. Jep. Ej, czekajcie, mam dobrą wiadomość. W naszej bazie jest, że tak powiem, wyjście awaryjne. To jest taki bug, że można wjechać po ścianie góry Chilia dość szybko i nie zabić się. Okej, dobra. Także jak przyjdziecie, to wam pokażę, o co mi chodzi. Jasne. Okay. I znalazłem tira. Dobra, ja mam morfinę i jestem giamo, to dla daj mnie. Daj tego tira, ej, daj tira. Ej, wy jesteście w bazie. Ja jestem nie. Za tobą, daj tira. Daj tira. Tira, no już, ci daję, stój. Jeszcze tylko trzeba... Tira, proszę, bierz go. Dobra. Ale trzeba jeszcze jednego engine'a i tira. O, wire fence, wezmę go. Przyda się. Można się głupie w tym. Słów to pozbyłem się wszystkich u nas w bazie, tak żeby... Ja tu już byłem. Nie mogę, ale już byłem. Nie mogę wziąć wire fence, super. Chodźcie, idziemy dalej. Dobra. Tylko nie mam, mam zero ammo, żadnej broni. Ja wsadę tego... To jak znajdziemy jakiś pistolet, bo coś tam będziemy miał. Czekaj, muszę wsiąść, tylko zjadłem coś na szybko. Okej. Okay. Już wskoczyłem i jedziemy. Daj sobie X? Co? Daj sobie X? Tak, dałem sobie, no przecież chyba jeszcze nie spadłem. Jeszcze od pistoletu? Ty, może przeszukamy te zbiorniki. Byliście na lotniskowcu? Potrzebuję szybkiej odpowiedzi. Nie? Nie, to ja przeszukam, może znajdę plecak dla siebie. To mogę wziąć tirę tamte, co mówiłem. Ja na razie muszę z katany siekać. Spaza znalazłem, pięknie, już mam spaza. Dobra. Gdzie byście pojechali? Tutaj. Dobra, to czekaj. Mam już spaza. To ich powybijam. O, pomogliście. O, szkoda. A tutaj co jest? Co to jest? O, czekaj, sprawdzę, czy to gówno jest dobre. Czy to gówno? Degustacja gówna. Gdzie? Nigdzie. Nie ma żadnej degustacji gówna. Jasne. Ej, no nie czekacie w ogóle na mnie. Opowiadasz bajki, na pewno jest gdzieś. O fuck. Czekaj, zabiję... Gratuluję. Sorry. Congratulations! Przynajmniej nie pozabijałeś czasem. Co trzeba z tego? Jakieś tego zasad takiegoś? Co takie efekty? Ale aż tak głośno. Tak podchodziłem. Super. Może. O, dwóch naraz pozabijałem. Jednym sieknięciem, jeszcze jeden ciul. Yep. Halo. Nie bylibyście tak dobrzy i nie podjechalibyście po mnie? Zaraz, czekaj. A masz tam jakiegoś tira albo engine'a? Jak będziesz miał, to podjedziemy od razu. Engine'a mam, więc podjeżdżajcie.
Okej, okay, to jedziemy. Czekaj, za tobą jest ten chyba kapucynek, o ile to ty. I tak, 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 wiem. I to czekaj, ja tu sobie zejdę. Jakbym nie miał, to byście nie podjechali, nie? Ej, to podjdź sobie przed nas ten, nie przed nas, tylko tutaj. A my wskoczymy. Przeskakujcie przez płot. Super. Ja muszę painkillera wziąć, stać jeszcze. Ja ci na mastę siadnę. Pas. Kurde. Chwila. Painkiller. Dobra, już. Po sprawie. Dobra, jedziemy po tego. Tak. Jedziemy już po snajperka. Nie mam mapy. I kto ile ma mapy? Bo... Ja mam mapę, ja znam cały GT. Ja mam dwie, mam dwie. Chodź jeszcze do CJ, ja na chwilę jedziemy. Ja mam, otóż ja mam aż jedną. Ja mam to dwa, super. To ci dam. No to dasz mi. A jeszcze muszę skoczyć do szpitala. Już myślałem, że Bobka. Nie, tak, mam dwie mapy. Dobra, słuchajcie. A którym gdzie ty jedziesz? Po tego ja jedę na G, dobra. A wiecie, będę musiał ze dwóch. Kapucynek, daj mi teraz tą mapkę. Dobra, czekaj chwilę. Ja jadę w bo ja kuzynka chcę wejść na kompa ze dwóch. Aha, dobra. Przewodzę, ja robię. Jesteś, a tutaj. Ej, pomóż mi, zabij ty, o kurwa. Masz tu mapę. Ej, teraz się ich tu namnożyło, gdzie ty? Facet! Nie podbiegaj, odejdź stąd, odejdź. Dobra, odejdę, uciekam. Co? Lol, w pudełku się zaklinowałem. I oberwało mi się. Klątwa Hanki Mostowiak. Bójcze kartony. No już. Co się dzieje? Skorpio, widzisz, co się dzieje w rybie? Zobacz, ci jak to wiecie, ale... Wy się śmiejecie, ale ja widziałem taką sytuację w GTA, że koleś jechał samochodem, wjechał na kartony, przewróciło go na dach i się wrąbał w staty benzynową i zginął. Rzeczywiście od kartonów. Klątwa Hanki. Możecie. Ej no kuźwa, szybko, please. No to czekaj, o, ja bo wy stoicie na stop w jednym miejscu, a tutaj biega paru gości w Trampiera. Wiecie, nawet filmik na YouTubie był z tym, jak koleś te kartony wrąbał, ale to było jakoś właśnie jak... Siadaj, bo ja jestem po niego. Już. Jedziemy. Jeszcze mam tira brać? Tutaj, dobra. Aha. Brać tira? Tak, no to weź, tak, przyda tira. Się. To wy to weźmiecie, bo ja nie mam miejsca. Okej, okay, to ja wezmę. Tutaj w lewo. Opa. Czekaj. A nie myślałem. Nie przejdziemy, nie przejdziemy. Zaraz będzie kuźwa, bo... Ej, napraw pojazd, bo już... Nie mam właśnie tego. Toolboxa nie masz? Bo ten, dałem temu, tam co mam. Ciul, no fajnie. Wiesz, że mu nie dam. Nie, to fajnie. Też nie mam toolboxa. No to się nie rozderzaj o jakieś ściany czy co, bo... Spróbuję. Będzie wielka strata. Dobrze, jak ktoś tu podjedzie, no, będzie... O chodzi? Czekaj, o co chodzi? O toolboxa, nie mamy toolboxa. No, ja mam toolboxa. A gdzie jesteś? Właśnie. No, w bazie. To musimy jechać do bazy. Ile mamy litrów zatankowanych? 42 litry jeszcze mamy. No to dojedziemy do bazy spokojnie. Gdzie wy kończycie dzisiaj? Do bazy. Do bazy, potem po ciebie. No właśnie. Okej, dobra, czekam. Dobra, teraz... Kurwa, no my inventory is full. Co mówisz? Masz jakiś plecak? Ja? No. Alisa mam. Kurde, będę musiał szybko znaleźć jakieś porządne itemy. Bo tak nie pocisnę. Z kilkoma... Ja wam dropnąłem tego tira i... Ej, Teddy się pyta, jak to na chill jest. O kurde. Na chilliat. A ja jestem, bo ja się kryję. Niech spadają, kurde, co ich tam. Może oni tam mają bazę też faktycznie. No właśnie. Bo i ten też tam właśnie mówi, że odkrywa naszą bazę. No właśnie powinniśmy się gdzieś, gdzie indziej zalokować, przeprowadzić. Bo tam, skoro wiedzą, że już tam zamieszkujemy, no to kryjemy się, no to będziemy mieć niezłe kłopoty. Tam, gada, że już na dobrze przelokowałem. Jesteśmy nadal na chilliat, ale... A, ten... Dobrze, czyli zadbałeś o to. Ja dropnę... No już nie masz szczęście. Ja dropnąłem tego Engine Tira na ulicy, bo ja musiałem wziąć mediki. Czekaj. Nie tutaj. On tu leży, ja go będę chronił ze snajperki.
Tędy. Tędy. Rozpaliłbym ognisko, ale wolę niebo tutaj, by mnie jeszcze na nie żyło. A nie masz tego? Ej, gdzie ty jedziesz? No, do bazy. No dobra, myślałem, że źle jedziesz, czy co? Ja, ale jakoś taką śmieszną drogę. Speedem, bo ja z tej zajebie tego engine'a, to będzie chujowo i w ogóle tira i... Dobra, pojedę tędy już, jedę po czas prosto. No jedź już tędy, będzie bezpieczny, może i dłuższy. No, bo wiesz, dłuższa droga czy bezpiecznie, bo nikogo nie mieli tędy, czy też wiesz, tutaj tam mogę już nie być. O, będę wam widzieć, jak jedziecie tędy, bo chcecie autostradą jechać cały czas, nie? No. No to się będziecie widzieć chyba, znaczy ja was będę widział z góry, a wy mnie pewnie nie. No obserwuj. Poznać po tu podjedziecie, to bym wam pokazał co jest. Pewnie. O kurde, jakie ja mam dziwne laki. Speed magi są tutaj w M4-kach. To są takie specjalne jakby zaczepy do wyciągania z kamizelek taktycznych. Teraz mówię o tym, o teksturze broni. Aha. Ciekawa sprawa. Sorry, to nie są Speed Magi, tylko te Magpule. Lol, zombie był na środku ulicy, no mało żeśmy się z nim nie zdarzyli. Ja się patrzę i tak bym nagle z dupy się wyciągnął. Za ile wy kuźwo będziecie? Nie wiem, my jedziemy tą spokojnie. Dłuższą drogą. Spokojnie, bądź cierpliwy. O Boże, wy do bazy jedziecie. Prędy ja jadę, ej. The fuck, i tędy. Jedź po mnie. Aha, to fajnie. Po ciebie ja to. Że taką drogę. Aha, nie, tu jest woda, tu jest woda! Boże, to wy mówicie, że jedziecie do bazy, ej, what the fuck, to przecież przyjedziecie po mnie, weźmiecie... Ale to nie ja jadę, to nie ja jadę, tylko Kapucynek, nie tutaj wjeżdżaj, Kapucynek, chodź po mnie, weźmiecie tego Edgina i Tira i mnie zawiezie się od razu do bazy. Ale zrozum, że musimy do bazy, bo ten, Boże, potrzebujemy tu boksa. No właśnie, musimy naprawić pojazd. Bo auto już jest lewo, ten szykowski rodziny. A jak się zniszczy, to naprawdę będzie nieciekawa sytuacja dla nas. The fuck, nine! Nie! O, oh, fuck! No to super. Thompson, zgadłem? Ej, zgadłem, że to chyba się wyrąbał? Rewelacja. Ty. Znaczy, nie wrąbał się do wody, wybuch ten! Nie do wody. Wywróciłem się na bok. Super. Czemu nie wyszliście? Właśnie wyszedłem. I... dupa. Aaa, 16 minut, 17 i już fail. Nagrywasz to? Nagrywam. Ludzie lubią patrzeć na faile. Pytanie, czekaj. Pytanie, wszyscy deadli? No, ja i Thompson. Czekaj. Wiecie co, kto prowadził? No. Ja! Mój pierwszy wóz! Następny raz prowadzisz, że stąd nie jadę. Ale kto przeżył? O, może tak. Ja! Ja przeżyłem. To ja mogłem prowadzić wtedy. Rozłap i wyjść. Tak. Ale co najlepsze, jestem blisko góry Chilat. Tak, widzę was wszystkich. Jesteście wszyscy obok góry Chilat, także biegnijcie tu do kryjówki. O, dobra, to czekajcie, ja czekam na Thompsona. Ktoś jest obok wioski, ktoś jest obok jeziora i ktoś jest... Thompson się wkurwi. No. No to ładnie. I to bardzo, przecież on miał AWP-ka. Ale, no, Thompson tu przyjdzie, on to niedaleko jest. A jest i uciągnie. Czekaj, ja tu ukryję ślady, nic się nie stanie, ja to do wody rzucę. Ja, jasne. Jak już to ślady trafi. Ej, nie wszyscy naraz. Będą ciało ukrywali. Ja słyszę tylko AWM, a nie AWP. Co? Nie ma czegoś takiego jak AWP. Boże, ale mi się tak wkręciło, bo na poprzednim serwie, na którym graliśmy, Sniper Rifle miało dźwięk jak AWP z CS-a. Ale nie ma, w CS-ie nie ma AWP, jest AWM. Pierdolę, jest AWP. Ale się mówi na to powszechnie AWP, Boże. No cóż, to się źle mówi. Dobra, dobra, zmieńmy temat, bo to nikogo dobra, nie interesuje za bardzo. Rozmawiajmy na przykład o tym, jak koleś sobie znalazł jakąś galaretowatą substancję w panierce z kurczaka w KFC. Galaretowata substancja to mózg. To wyglądało jak mózg, ale okazało się, że to był kawałek nerki.
Nie wiem, czy nerki kurczaka, czy to była ludzka nerka, no nie wiem. Podobno to była nerka jakaś. Wiecie co, dobrze, że u mnie w Ełku nie ma KFC. A u nas Skorpia jest w Dąbrowie i to nas martwi, bo też... Wy się bójcie lepiej, żeby Thompson was nie opierdolił. A co on nam zrobi, kurde? To jest tylko Chuck Norris. No. Bo zdarza się, pierwszy wóz rozwalony. Musi być. No kurde, kierowałeś ale... bez obrazy jak amator. Bo ja jestem nie w temacie, co się stało? Jechałem, no wiesz, nagle się obróciłem na ten, jechałem na dwóch kółkach sobie, no to ja wiem, wysiadłem szybko, żeby zejść na dół, dupa, nie jest fajnie. Ej, gdzie Sujera, jak ma goda, to go kiknijcie. Ty przeżyłeś, tak? Tak, ja uciekłem. Tak, najgorszy kierowca przeżył, a reszta pasażerów niestety zgonił. Jaki najgorszy, bo ja wiem, że tu była taka górka mała. No tak, nie kurde, rozumiem, nie potrafiłeś że... nad tym zapanować, ale nie ważne. Tak, to wina górszy. To wszystko przez tą górkę widzisz, co ta skocznia niby, no i skąd miałeś wiedzieć? Dobra, mów, Jim. Było, aż... A, bo ty idziesz. Tak? Proszę? On awczył. No tak. No spokój póki co. To się może wkurzyć. No zresztą i tak się dowie. Normalne. No zresztą to już nie nasz pierwszy fail. O super, zombie w domu. Epicko. Ojejku. Twój Natalko. Nie no, a nie, dobrze jest. No właśnie, nie jest gorzej, bo akurat się zrespiliśmy koło góry Chillot. Czyli żadnego pojazdu nie ma. No właśnie. O, zajebiście, chciałem. No właśnie mówię. Zobaczysz, no masz perspektywy na odcinku. Możesz nas biegnąć. No biegnie was. Chodźcie wszyscy na Chillot. Dobra, ale ja nie, już bo, idę. Ale w Los Santos właśnie jestem wóz. Walić wóz, chodźcie do kryjówki, musicie wiedzieć, gdzie mamy kryjówkę. No ale ja to czekam Thompsona, bo przecież ta snajpa tak dalej. Ja wiem, ale... gdzie mamy kryjówkę, przecież ten. Przecież w tym domku. Tak, na razie chwytę tą snajperkę w siebie. Weź jego snajperamo jeszcze. Dobra. To może weź jego rzeczy i tyle. Ale wszystkich nie udźwignę. Ale no. najważniejsza to snajperka. Najlepsza... Czemu nikogo nie ma, a jest ktoś na kurze 3 lat? Przepraszam, bo dopiero teraz mi GPS szukał. No, to Wiktor, ty już biegnij do kryjówki. Tak, Skorpio się nazywa Wiktor. Ja to wytnę oczywiście. No, wytnę to. Nie wycinaj tego. Ale kurde... Dobra, wydało się. Już no i co z tego, że. No i co z tego, że się nazywasz Wiktor? No ja wiem, wiedzą, że ja się nazywam Andrzej. Dobra, cicho, Skorpio, wiem co zrobimy. Zacenzurujemy to, przerobisz filmiki, będzie cenzura i tak dalej. Będzie zabawa. Dobra, no już biegnę tam do góry 3 lat. Musisz zostać niestety. Ej, to Skorpio, lecisz po te swoje itemy, halo. Aha, ty chyba nie wiedziałeś nawet. A gdzie... Ej, gdzie ty jesteś w ogóle? Takie pytanie, bo... No ja tam cały czas przy tych... Ja przy tych trupach czekam. To powiedz mi, który jest który, bo na GPS-ie mam 4 trójkąty i ja nie ogarniam, który jest który. Tylko poza tym, ja że jestem jeden na środku. Nie, ja jestem po twojej prawej. Teraz, centralnie po twojej prawej jestem. Nie, To wiesz co, pierw pójdę do góry 3 lat. Idź do kryjówki, rozumiesz? Jasne, no ja idę. Czekam, bo się... A zresztą i tak Thompson zobaczy, że nie ma biedne. Samochodu, bo coś się z nim stało. Najwyżej powiemy, że admin nam ukradł. No, bo nie wiem, no może wybuchł. Tak, kurde, nie. Ale wy jesteście głupi, przecież zobaczę na odcinku. Dobra, to się później dowie, a tak to nie będzie wiedział. Mam pomysł, powiedzcie mu, że kolej z rocket launcherem był i was rozwaliło. No. Strzelali w bus, wybuch nagle. Samochód bus nie. Ale co, no w Daisy jest rocket launcher, no to nie jest. Tak. No, to powiedzcie, że był z tym, z wyrzutnią rakiet i was po prostu... Boże, ale to nie camper. Na drzewo się wjebałem. Będę czekał. Kampił na drzewie i dostaliście, no i trudno. No, panie, co zrobię? Kto jest na górze Chillot? Ja i Jim. Dobra. A Thompson jest na tej pustyni, tak? Skorpio, czekaj. Skorpio, ty biegnij. Nie, biegnij cały czas tą drogą, to coś zobaczysz. Aha, dobra. Ja czekam, aż tu przyjdzie. No właśnie, widzę... Co? Aha. Czekaj. No.
logiczne. To jest właśnie nasze wyjście awaryjne z kryjówki. Super! O, teraz, o! A jak wejdziemy? Wejdziemy, zaraz ci pokażę, jak chodzi. Super, normalnie. Okej, okay, ja jestem tam. Mnie nie widać, jestem niewidzialny. I że mam brązowy plecak. Nie, to nie jest brązowy, to jest brązowy. Dobra, prowadź, prowadź, żebym się nie pogubił. Aha, czyli to tak się idzie. Super. I za to kochamy GTA, za takie piękne bugi. Bardzo przydatna rzecz, myślę, w Daisy. Kurde, ja jeszcze się wspinam po tych górach. To bardziej mnie wkurza bug, że mi plecak chodzi, w plecy się wbija, jak zbiorę. Plecak twoich, nie wiem, zombie położył, przynajmniej to koleś. Gdzie ty jesteś? No, widzę cię na GPS-ie. A, tutaj. GPS! GPS. GPS. Au, połamałem się, o kurde. O, kurde. Ej, masz morfinę? Mamy bazie. Kurde, teraz nie mogę sprintować, moja wina. Może będę ci dać. Bez jakiejś. A dobra, znaczy nie, może dać. Lepiej tutaj mi daj, żeby wiesz. Ja to jest zaraz, albo dobra masz, czekaj. Dobra, szybko, bo naprawdę potrzebuję. O, pić mi się chce, to sentyka walne. Dobra, już. Odnowiłem sobie kości. Kupiłem na Allegro. Chodźcie tutaj wszyscy, wam pomóc, weźmiemy tej ten. Właśnie nie będę tu sam stale głupi. Aha, czyli to będzie nasza baza tutaj? Nie, dalej jest, ale tutaj jest Skorpion, nasze wejście awaryjne. Jak dobra, coś. Dobra. Że nie wchodź tam, jak nie chcesz wejść na dół. Mhm. Chodź dalej. Jasne, pokazuj. Dokładnie. Nasza baza, widzisz tu coś? Ziomek na krosie! O, widzę namiot, kawałek namiotu. Co masz zioma na krosie? Ej, dwóch ziomków na krosie jedzie na samą górę, góry! Na samą górę góry, dobra. Na samą nie. Górę góry! A nie, co mnie to gówno obchodzi, jak my jesteśmy tu elegancko zamaskowani? No właśnie. No to zaraz się kurwa zdziwisz. O, jakie groźne teksty. Zaraz zobacz ciężkiego krosa z dwoma ziomkami. Dobra, mam M4. Dasz mi jakąś broń, Jim? Bo jestem bez broni kompletnie. Nie, bo muszę samą opinę wziąć, bo ci dałem... Kurde, bo ci dałem moją. No ludzie, chodźcie tu do mnie, bo przedmiotem po prostu jak głupi. Czekaj, masz ile jest tam tej morfiny? Jeszcze jest, weź sobie. No też wezmę, bo się przyda. Okej. A broń jakąś masz? Nie wiem, najgorszą jaką masz? W tym, w namiocie jest spawy i amunicja do niego. Jest? Nie ma amunicji. Nie ma? Czekaj. No nie ma, poważnie, jest tylko shotgun. Ej, dacie mi bluzbaga? Ja mam bluzbaga. Na jednego, już nie mam. W bazie jest jeden. To weź mi daj, znaczy, bo ktoś musi dać, nie? Aha. Nie ma jednak, także nie wiem. Ja mam dwa. To wezmę tego spadza, najwyżej potem znajdę ammo do niego. Aha, eku mam pełne, super. Im też muszę pokazać, chodź. Ej, weź już spaza, Jim. Ja tu czekam. Kurwa, gdzie jesteście? Dobra, nieważne. No to tryb awaryjny. Gdzie wy jesteście? To wy? To wy? No. A czemu nie macie bazy tutaj? SP, Jim i Scorpio. No, a czemu nie macie bazy tutaj w tym domku? No bo nas namierzyli. To jest nasze wejście awaryjne, dobra. Jakie czaderskie, kurde. Woda. Aha, macie bazę tam na górze, tak? Tak. A to jest wyjście awaryjne. No to już ten ziomek jechał tam na górę. Zaraz się zdziwicie, zobaczycie. O. To dobra. Nie sądzę. No to zobaczysz, zdziwisz się. Dobra, naprawdę się prowadzić. Czekaj, chodź. No to dalej czekam na was. Idziecie za jego grę, czy nie? Ja mogę tam przyjść, z nimi. Ja bym się nie obraził, bo tu są te rzeczy. Ej, czemu Jim masz lagi, bo tak dziwnie chodzisz? No, prawda. O, laga załapałem, ale już się zmniejszył. No. Ty biegniesz, snajper.
Co? A, dobra, dobra. Tu, do bazy. Żebyś wiedział, gdzie jest. Kurde, przez góry to ty się szybko wspinasz, a ja mam z tym problem. Oczywiście, nie. Jezu. Ty to bardzo wolno chodzicie po tym. A nie, bo trzeba iść na ukos. A nie chodziłem nigdy na ukos, no ale nic, chodź. To koledzy idziecie tutaj. Moment, czekaj, tu uwaga, tu nie sprintujcie, bo można spaść, a to nie jest fajne. No ja już prawie tego doświadczyłem. Musiałem morfiny niestety wykorzystać. Mam wodę. Rzeka płynie. Tu, skoczysz w tą szczelinę, to cię na dół zrzuca, także... Tylko się nie ruszaj, nie skacz. Tak, nie skacz. Dobra, chodź. Do bazy idziemy już. Dobra. Jak do bazy, ale trzeba was prosić, że tu jesteś, po to przyszedł wszystko. No to niech to się... No to snajperek przyjdzie. To chodźcie wszyscy, on tego sam nie weźmie. No dobra, to wszyscy przyjdzie. Ja czemu ja mam przyjść niby? Ja nie mam miejsca. Mają rzeczy. Właśnie, chodźcie, że wszyscy, najlepiej wrócimy wszyscy. Chodźcie tam wszyscy do niego. My idziemy. Pójdziemy grupą. Trzeba to tam kamerki. Dobra. Grupie siła. A chcesz medyki tam pożyczyć? Ja mam Bloodbaga. Ja mam tylko jednego przy sobie, ale to dla siebie, bo mi się przyda. Ja mam Bloodbaga, ci dam. Nie, to mnie rozbraja po prostu. Co? No to wyjście awaryjne. Byłbym już na dole, ale mnie zbloczyłeś. Twoja głowa mnie zapasowała. Czekajcie na mnie. Masaż karku. Stopami. Tak. Dobra, już prowadź. Czekajcie na mnie. Aha, idzie, no... Schodzisz? Zjeżdżalnia wodna normalnie. Tylko trochę to dziwnie wygląda. No zjeżdżalnia wodna normalnie. Cześć. Uważajcie, bo tu te ziomki jeżdżą. Poko, masz amunicję do asfalta? Ja nie. Ja mam tylko sniper. Ja mam. Dobra, jak bo ty masz sniper. Kurde, zawsze jak idę tym kawałkiem drogi, to lagi, nie wiem czemu. Ja czekam. No dobrze, my idziemy spokojnie. To co miał być za 10 minut i dupa. A, no. Jego strata. Mhm. No wiesz, na lepiej, przynajmniej nie wiem, co się stało. Znaczy i tak się domyśli. Nie ma bata. Nie, zobaczy w odcinku, nie? A zobaczy. Oj, nie zobacz. Wow. Brawo, Skorpio, brawo. Spokojnie, jestem masterem. Nic się nie stało. Nie, yeah, jeszcze się nie połamałem. Super. Mówi, fajnie będzie. Dobra, mam 9,530 krwi, więc jeszcze żyję. Jestem ja, cały. 8. A ja potrzebuję Bloodbaga. To ci dam, ja tu mam. Dwa, to ci dam. Mam świnie z Minecrafta w oddali, czy co to jest? A nie, to są beczki. Aha, to ty tam jeszcze jesteś, kapucynek, zarąbiście. No bo ja czekam przy tych trupach. Czekajcie, grupą musimy iść, bo jakby ktoś nam wyskoczył, to wiecie. Dobra, plusk do wody, jep. Ja mam 4000 krwi, a potrzebuję Bloodbaga na zawołanie, na teraz. No to przyjdziesz, to ci dam Bloodbaga. No właśnie idę. Aha, tam tak. Tam na tej plaży to czeka pewnie Chuck. Skorpio, to jest tak, Alice Backpack, tu masz twój, to sobie weźmiesz, Kojota no też musi mieć temu. Kojota ktoś musi wziąć temu. Ja mogę wziąć Kojota. No ale tego. Dla Thompsona. A, to nie. To ja mu wezmę. Znaczy... Ty wziąć dla kogoś plecaka przecież. Może wziąć, a potem oddać jakimś cudem. No właśnie, jakimś cudem. Cię oddać, w ogóle. Budę, tylko gdyby nie ty, kapucynek, to byśmy mieli pojazd cały czas. O, ta, Boże, błędy się... No wiem, błędy każdy popełnia, to jest wiadome. Ile ty rozwaliłeś pojazdów? Z 5, kurde, jestem happy. No właśnie, ja rozwaliłem jedno, jeśli na mnie rzucasz. Ale wiesz, u mnie to już jest norma. Ja nie rozwaliłem żadnego. No i dobrze, ciesz no, się, możesz się tym tylko pocieszyć. Że nic... Ja już nie prowadzę, ja już nie prowadzę, nie wchodzi mnie to. Ja swój wózek czasem wozem prowadzi. Mówić, ale tu leży tułów bez głowy, bez nóg i bez rąk. Prawda?
Takie efekty tutaj leżą, że normalnie śmiać się chce. Efekty leżące, fuck yo. Kurde, już jest ponad połowa czasu. Czekajcie. Już pół godziny minęło? Już nawet jest 35. LOL. Widzicie, jak czas szybko leci. No, grając w tym, to tak. No, wciąga, jak wciąga, no. My nie zrobiliśmy. Szkoda, że zjebaliśmy się z góry, uciekłem przed ziomkiem na krosie. Znaleźliśmy windę wodną, nie, nic takiego ciekawego się nie wydarzyło. No, mam snajperki dwie, no. Ale no jakaś tam, jakiś tam dreszczyk akcji był, no. Nie ma tak, wybuchał pojazd. No ale zawsze coś, gorzej jakby się nic nie stało, kompletnie. Jej, koledzy. No idą koledzy twoi. Koledzy. Pasem dostaniesz za to. Słuchajcie, bo jest piękne przed nas, jak Tarzan, kurde. Powiedziałeś? Nic nie powiedziałem, to co usłyszałeś. Dobra, które jest moje ciało? To jest, o moje, stoć. Dobra. Spazik jest, kurde, muszę pierwszy usiadli. Daj mi uwaga. No wybaga właśnie, chodź. Dobra, teraz bierzemy moje kochane itemy. O, dzięki, zajebiście. Jeszcze weź tego kojota, weź tu mu te wszystkie rzeczy. Ja oczywiście w razie wiesz, że tak, jak możesz mu weź te rzeczy. Wszystkie są. Ej, ty w ogóle widzisz, że tego auta się świeci, nie tak jasno. No. Fajnie. Ja zamaskowałem to auto. Ej, kto mi zabrał skina? Nie jest skina. No bo ja miałem tego, no, civilian skina. Nie miałeś, przecież widzisz tego trupa i ma normalnego skina. Dobra, to sobie pożyczę od Thompsona. Ej, ale ten snajperek, chodzisz tutaj. Ja patrzę. Wziąłeś Thompsona. A co ja miałem wziąć od niego? No i wezmę. Tylko ona ma. No i wezmę. No ale ja nie mam w ogóle miejsca. Nie obrazi się. A ty masz miejsce? Kolega się nie obrazi. Muszę zostawić jednego akacza. Musiałem wziąć od Thompsona ammo od shotguna. Nie obrazi się. Mogę wziąć jakąś jedną rzecz, nie wiem co. Weźcie tam co możecie. Weź tego zbicia na kojot backpacka ktoś. Weźcie to jeszcze. A, wziąć tego kojota? No to jak chcesz to weź. No dobra, no bo to... Ale chyba już mój go nie oddasz, bo to będzie niemożliwe. No, wiesz co, się go przeprosi. No, jakby się on dało, też to... zrobił krzywdę, ja też mu teraz zrobił krzywdę. Dobra, mam wziąć wszystkie jego rzeczy. Tak, dobra, i ruszamy do bazy. Tylko jakie tam bazy? Tam nic nie ma ciekawego. No i co z tego, ale zawsze baza, no. Namiotów nawet nie ma. Dobra, to może ty znajdź lepszą bazę. Ale chodzi mi o to, że tam nic nie ma. Ale chcę mi pokazać, co tam jest, bo ja nie wiem jeszcze. Przecież tam jest namiot. Tylko że schowany specjalnie. Kurde, Jim laguje trochę u ciebie. Nie laguje. Znaczy nie, chodzi tak. O Jima, bo jak chodzi to trochę... Nie, teraz już jest normalnie. Ale jak żeśmy wychodzili z tej bazy, to trochę przycinało. No i znowu laga. No to mi porwa, tak fajnie będzie zielono. Co ja? Już mnie? Tak, tylko trochę przycięło. Czasem mam właśnie różne ścięcia, lagi, takie pierdoły. Nie ty jeden. A kojota jeszcze. Snajper. Dobra, snajper. Ja idę za kapucynkiem, bo ty idziesz. Bo ty się wloczysz za przeproszeniem. Co? Dobra. Się wleczą. Nie. On się wleczą, bo on magi. No. Formacja szpica nam wyszła. Zorowo. Uf. Aha, ja skoczyłem. Parę metrów mi krew odebrał. Super. Krwawiłem się. Chcę wam nic mówić, ale źle biegniecie. Wiem. Oj tam. Teraz... Ja idę zobaczyć, czy w mieście coś jest. I kto to jest? Jakiś gościu, o kur... To jestem ja, kretynie, właśnie mnie zabiło jakiś. Ja pierdolę. Aha. Ej, ziomek, GPS, polecam. Zabił, przyznać się. Ej, kto strzela? Ty strzelasz, pojazdu. Po co mnie zabił?
Puszcie. No mówiłem, że jakiś gościu lata. Ej, gościu! No, gratuluję, w czas się skapnęliście. No kto mnie zabił z Shotguna? Cinek tu jest! Och. Wyszedł. Cinek Logger! Weźcie, napiszcie Cinek Logger! Biłem Diego, chodź. Aha, to on strzelał, to dziwne, myślałem, że to Skorpio. Dobra, zwracam honor. Dobra. Ej, napiszcie Cinek Logger! Super, normalnie... To jest nawiedzony gwałciciel, przychodzi, byle ej, gdzie... Ej, nie chcę za Cinek Logga! Szmata głupia. Ej, czekajcie, bo jestem niedaleko. Ja pierdzielę. To było nienormalne, w sumie. Mogłem strzelać, ale no cóż. Nie, SP, Jim, nie podchodź tam. Cinek tu się zaraz respi. No, ekstra. No i znajdzie naszą bazę. Aha, ja miałem sniperkę tak w ogóle wam. Szybko bierzemy rzeczy. Bierzcie rzeczy. Zaraz, nie, czekajcie, bo jestem niedaleko. Wezmę swoje rzeczy i jak znajdzie się ten Cinek w mojej, no, w moim otoczeniu, to go będę napierdzielał. No nie wiem, gdzie się zaraz wpiął. Cinek zabity. Dobrze, ja go zabiłem. Zarąbiście. Wyszedł jego itemy. Ale on nie miał w ogóle amunicji. Ej, czekaj, snajperka. On miał kojota, ja chcę kojota, bo nie mam. Ej, ale kto mnie zabił, ten? Skorpio. Nie Skorpio zabił, to dobrze mówię, że Skorpio mnie zabił. Tak! Ty go zajebałeś! Was chyba posrało. Czekaj. Tak, ty go zajebałeś. Aha, to nie zabił Skorpio, a Cinek zabił Skorpio. No. Co ty pierdzielisz? No ty go zajebałeś! Dobra, nieważne. Ej, Jim, daj mi snajper skina. Ja, mój snajper skin, halo. Ale nie strzeby, tak po cichu, cicho. A, dobra, weź na siotrzym, bo tam żarcie jeszcze biorę. Trzeba wszystko wziąć, wszystko, amunicji jest bardzo dużo. No jak ja ten, jak ja tam się gdzieś zrodzę koło was, to tam dobiegnę do was. Ej, słuchajcie, a oni teraz będą ten, tutaj się przychodzić. Tak, tu jest SMG, słyszycie? SMG nie moja. No, tak 9 było i tam taka duża amun było dość. Snajperka tu jest. Bierz snajperkę. Ja? Cały czas chcę w miejscu respić, Boże. Tutaj snajperka. Nie chcę się respić koło wojska, respię koło wojska nagle. Ale jak możesz mnie osądzać o to, że ja go zabiłem? Nawet widzowie to będą potwierdzać, że nie zabiłem kogoś. To zobaczy nagle ją. No to zobaczymy. Ja widziałem na GPS-ie, że tam ktoś był z naszych. Zobacz nagle ją. To zobaczysz. Dobra, nieważne, nie chcę się kłócić w czasie. Dobrze, nie będziemy się kłócić, ale zobacz po prostu nagranie, że to ty byłeś. Odcinek, jakiego miał skin nacinek? Standard, znaczy Cilia. No, to nie ja mogłem być, ja miałem standarda. Nie, civilian. Nie, miałem civilian, ale to nie ja mogłem być. Ale skinek miał civilian, Boże. No. Pytają mnie, jakiego skina miał odcinek, a potem coś pierwsza. Teraz to jest... No, Jim, tutaj za tobą jestem. No, Wiktor, chodź, biegnij tam do tych ciał i bierz rzeczy. Czekaj. Spróbuję was osłaniać, nie wiem czy mi się uda. Ja biegnę za was. Biegnij. 8 naboi mam, ten 4 tylko, ale myślę, że je dobrze wykorzystałem. Ubiegnij. Nie chcę słuchać. Oni są tu, a nie to wy, kurwa. Ja do was biegnę tam, zostawcie mojego kracza, nie wiem, 2 kracze, ten tek 9, jamo. Tak, ale jest MP5, jakbyś chciał. Tą piątkę sobie we mnie. Weź sobie z tego, ode mnie weź sobie akurat do tego. Amo to M4. Bo tam miałem gdzieś jeszcze chyba. Dobra, amo. Biegniemy do bazy. No czekaj, może tam muszę jeszcze pobić teraz też. O Boromir! Nie dodawać go. Czekaj. Nie dodaję. O. Wziąłeś amunicję do M4, snajper. Nie ma asaltamo. Ale było, bo miał ten. Nie było. Dobrze, ja w ogóle biegnę. Ja używam tylko snajperki i biorę tylko do snajperki. Leży. Kurde, bo ktoś tu leży, ale nie wiem kto. Ja ze mnie wysiadam. To ja leżę. No zobacz sobie po lewej, powinny ci pisać. Jest kratka FFFF. Bo to jest kolorowy nick, dlatego. No, pewnie tam ja siedzę. Nie, to ja. Daj, zobaczę, Boże. Wszyscy mieli przecież ten kolorowy nick.
SP, tu jest Scorpio, bo SP jest strzelnikiem i potem S. Kapucynek, gdzie ty jesteś, już żyjesz? Ja żyję, zobacz, na pewno ja jestem. Tam przy, gdzie tam są? Ja. A ja mam pytanie teraz do Kapucyna, gdzie ty dedłeś dokładnie? Ja wiem... Ja dedłem przed tym Scorpionem, naprawdę. No ja wiem, gdzie on dead, on... O, Scorpio go zabił. Ja? No ty! Gdzie on leży? Pokaż mi. No tutaj, akwatu. tutaj, gdzie ja jestem. Afwad. Tutaj jest. Tylko nie bierzcie mu, nie bierzcie mu nic. Nie ma Afwad tam, bo ktoś wziął. Nie wiem kto. Możliwe, że oni wzięli i strzelili. To znikło. Nie znika. Ale czasami ja mu znikam, na tym serwerze mi miał. Tak? Znaczy, tak? Na tamtym serwerze znikało ammo, na przykład ten tam mi znikało ammo i tak dalej. No, dobra, ale... gdzie jestem? Dobrze biegnę do was? Zaraz zobaczę. Źle. Szuf w lewo. Aha, no po prostu, aha, dobra, przy tym miasto jest. Boże, to gdzie ja biegnę? To jest... Ja po ciebie przyjdę, jak chcesz. Nie, no raz biegnę, bo mnie to miasto przyjdzie. Dobra, i tak przyjdę. Dobra, Scorpio, my tu czekamy. I odcinek się skończy, bo to nie będzie. Co? Czały to wiesz co robisz, wszystko biegnie schować i... Cały. Czekaj, nie. Ty stój. Stój w miejscu, a ja zrobię taki myk, że wejdę tutaj. Ja zaraz wrócę, bo co, nie? Ty przy ciele stój, Scorpio. Aha, no będę stał przy ciele, Kapucynko. Widzisz mnie teraz? Tak. Że co mi chodzi. No. Wiecie, ktoś zaatakował, to ja go będę widział. Jasne. A, nie tutaj. Gdzie to jest? No bo bym... Dobrze, ja biegnę, czy źle ja biegnę? Bo już nawet nie wiem, co znaczy wpadłem. Biegnie ktoś po mnie? Nie chcę nic mówić, ale tak ogólnie ze wszystkich broni to mam 16 naboi. 8 do Deagle'a i 8 do M4. Czekaj, biegniesz, Kapucynek, widzę cię. No właśnie, nie, a tutaj, dobra. Ej, stój. To ja. No dobrze, to idziemy. Idziemy. Ha, fajną kampę sobie znalazłem nawet. Tu jest inny strzał. Widzisz mnie? Ktoś mi wziął AK i ammo, nie ma nic. Amunicji ja nie ruszałem. Ej, dobra. Koleś, tam jest ktoś z tych. Jestem. Aha, dobra, to się odrodziłem, przybiegłem, padłem. Dobra, nieważne. Padłeś? Zabity. No, ten. Grom. Aha, no, teraz. Znowu Cinek przyszedł. Cinek przyszedł. Ej, czekaj, zabiłem go. To teraz. No. Teraz musisz mi uwierzyć, snajperek, że to nie ja go zabiłem, tylko ten Cinek. Ej, powiedz. Zobacz, ty do niego napierdalałeś ze spasa. Ja pierdzielę. Dobra, zobaczymy w nagraniu. Spokojnie. Dobra, cicho, czekaj. Zabiłem tego Cinka, ale nie ruszam z miejsca, bo może jest. To ma, jeszcze... to miał w ogóle. Nie wiem, nie sprawdziłem, bo ktoś może wyskoczyć za chwilę. Czekam na was. Ja muszę znowu tam gdzieś teraz pić. Może raz stabilne i to jest śmieszne. Znaczy nie znowu tam, on będzie tam. On, ej, to jest pewne, oni gdzieś tam wokół tego mają bazę. Są. Bo on padł tam. i od razu przyszedł tym z shotgunem. Dobra, dedłem, koniec. Jak to dedłeś? Nie pokazał. Jednak dobrze myślałem, żeby się nie. Tego kumpla przyszli? Gdzie mnie? To się? Byłem. No. A ten Cinek dalej tu jest? Cinek? O kurde, strzela! Ja pierdzie. Proboszcz tam siedzi. Gram proboszcz. Super. Epicko. Zawsze musi być na koniec coś nie tak. No nie działa, wiem to! I tak jestem mistrzem. Poszły jedzie snajper. No, wyrąbało cię z gry. Co mnie? No. Nie, to już dawno, bo ja zdiskonektowałem, a teraz jak włączam, to od razu się wyłącza. Czekajcie, zaraz naprawię. Kurde. Super. Nie, zaraz naprawię, spokojnie. W ogóle.
Dobra, zresztą mi tak już, że będzie za 10 minut do końca. Nie wiem, może taki będzie dłuższy. Przedłużę go 15 minut. Może coś się jeszcze stanie. I pak! Minecraft XC Gun. Lol. Boże, znowu się w tym stanie i zaraz piję. Lol. Zombie spadł z nieba. Co? Ojej. Ale jestem... Nie. Na wodach kup. Idziemy, idziemy. Zaraz będę na miejscu. Przebiegłem dosłownie po naszym namiocie i go nie zauważyłem. Aha. Prawda, no... Czyli jest dobrze zamaskowany. Jak ja go tu postawiłem i go nie mogłem znaleźć. No, dobrze, dobrze. Posłucham dalej. Gówno tu coś. No, gówno się. No. No, nawet apteczek nie ma, bo ja miałem wszystkie. Znaczy, nie, nie wszystkie miałem. Oni zabrać. Was wyjebywali? Wszystkich? I niepotrzebnie ruszyłem. Jakbym się nie ruszył, to bym przeżył, ale pobiegłem po rzeczy. Snajper był. A Thompsona dalej nie ma. 10 minut się zamieniło w pół godziny ponad. Dobrze, było pewne, co chodzi. Co? To było pewne, tak będzie. No właśnie. Zmarnował tylko czas, bo ktoś musiał sobie wejść. Zbiera. Dobra, jestem przy tym. Ale na czego pobiegnę? Muszę kampić snajper, tak w snajperki, gdzie teraz gdzieś moni wyjechali do snajperki. A kaszę dwa. No nic. Hamburskie muszę wziąć, to też. Skażycie. Twaka sobie wezmę. Tak, żeby być fajnym. Bloodbaga, ej, brać Bloodbaga? Nie, no nie biorę. I oni już znaleźli bazę. Nie, znaleźli bazę. Znaleźli bazę pewnie naszą. Co ty gadasz, jak ja w niej jestem? A. Nic nie znaleźli. I założę się, że nie znaleźli, bo to jest ja sam wiem. A kampion tam jeszcze? Ci z gromu, ten cały proboszcz, ktoś tam jeszcze, Cicinek, no. Wszyscy pewnie z gromu były, byli. Pewnie biwar był, proboszcz był. A no właśnie. Dobra, może jeszcze odzyskam swoje itemy, o ile nie kampią. Chyba już pouciekali. Ja. A moją snajperkę kto wziął? Przyznaję się, to byłem ja. Tak jak i wziąłem tego Assaulta i skin snajpera. Ale ty kradzie jesteś, nawet nie ci mówisz. Ale ja go nie zabiłem. Zobaczysz. To zobaczysz. Ale na początku nawet mówiliśmy, żeby zostawić te małe rzeczy, na której wziąłeś znowu. No bo kurde, byłem bez broni, ale chociaż i tak jej nie wykorzystałem, bo mnie dwa razy wybili z gromu. Ale dobra. Każdy popełnia błędy. A no fajnie, już ciała poznikały. Super. O, katana, dobra. Chociaż tyle na pocieszenie. Spazik też jest. Jedzenie. Dobra. I small backpack, to zaraz to się wyrzuci, bez matku. Plecaczka, to taka cisza. No, jakiś tu koleś biega. O, co? Ale że co? Nie, nic, mówię, że jest cisza. No. Chyba był ktoś z którą biegał. Bój, lolan, bro.
weszła sobie jakaś laska, ci po niej pojechali i wyszła, bo się obraziła. Super, naprawdę interesujące. To chyba z gromu szuka naszej bazy. To niech szukają. Ale to był chyba z gromu, nie wiem, nie jestem pewny. Jestem w bazie, także okej. Okay. Filmuję wszystkiego, a mam aż pięści. Kurde. Jakąś broń, znaczy ammo bym znalazł do spaza. Ej, ty Jim, masz ammo do spaza? Znaczy, no, do shotguna ogólnie. Watch where you're going, brother. Jim. Co ty Jim? O. No. Co? No on to chciał. No, pytałem się, czy masz ammo do shotguna. Mam żadnej amunicji. Mówię ci, że mam pięść, bo mnie zabili, bo się niepotrzebnie ruszyłem. A, no tak. Faktycznie. A. O kurde, tak, ktoś strzela, kurde, ktoś z grom. Ja pierdzielę, znikam stąd. Uciekam, sprintuję, jak się tylko... A ty jesteś w tym mieście? No i idę teraz do Chillat. A nie, bo też się dowiedziałem. Ja, no, a mojego trupa bym zobaczył. Ej, to jest kolejny z gromu? Czekaj. Fuck! Z gromu, ja pierdzielę. Co? O ja. A byś? Cia. Super. To nie ma trochę sensu. O rany, no. Który to był? To był... Czekaj, grom nieproboszny zbliża. A, jeszcze 3 minuty. Zaraz chyba skończymy. Pójdę... kto jest w bazie w ogóle? Halo? Kto jest w bazie? Nie, będzie mnie w bazie. Dobra, ej, to... Skorpio, słyszysz mnie? Tak. To dobrze. Mówię, że ja jestem w bazie, iść binda i tak dalej. Aha. No. Dobra. No to ja biegnę teraz na górę Chillat. Biegnę teraz na górę Chillat i jeżeli dojdę tam, to zakończę już, bo nie ma sensu. Godzina już prawie minęła. No to koleś grom biegnie. Biega. Nie zauważył mnie nawet. Miało być ciekawie, epicko. Porażkę trochę podnieść. No trochę. No, ludzie sami ludzie z gromu tu biegają. Co powiedziałeś, kapcynek? Sami ludzie z gromu tu biegają. Już dwóch chyba mnie, któreś tam goni. Nie wiem, co może. Dobra, jak dotrę tam na górę Chillat, to zakończę. Bo mnie widzieli, bo mnie nie widzieli. A gdzie ty jesteś? Powiesz mi? Ja? Gdzie jesteś? Gdzie ja jestem, to... Tak się zameldzi. Ja jestem w bazie, tak? Aha, no to fajnie. No ja nie wiem, gdzie jest baza, więc wiesz. Jak nie wiesz, coś ci pokazałem chyba. Nie, mi nie pokazywałeś. Aha, bo chyba nie dobiegliśmy czy coś. Nie, nie, bo ja tam czekałem na przydziale Thompsona i tego. No właśnie, a Thompson, kurde, no, 10 nie. Minut miał być, a już bo, minęło patrz, prawie godzina. Czekaj. Biegnij do starej bazy, to ja ci powiem, jak to jest to normalnie. Super, połamałem się. Tajnym wejściem. Sorry, wyjściem awaryjnym, bo wejść się tędy nie da. Może tak powiem, zjadę do ciebie i ci pokażę swoje gdzie i po co liczymy. Dobra, no. myślę, że to już nie ma sensu, więc ja już zakończę odcinek, może niezbyt tak fortunnie. Thompson, kurde, już ponad prawie godzinę nie odzywa się z snajperem. Cześć. Seranie w banie, dojdźmy do bazy wszyscy i tym pozytywnym akcentem sobie ognisko rozpalimy i będzie ok. No tak, tylko ja jestem połamany. Bo będzie wojam przytulnie przynajmniej. Ale jestem połamany. No to czego się łamiesz? Nie wiem, a do bazy chyba dotrę bez sprintu za jakieś 5 minut, nawet lepiej. To właśnie, kto ci się kazał łamać? No właśnie. Aha, dobra, nie zrobimy ognia, bo nie mam zapalniczki, mam tylko drewno. Ale możemy zawsze epicki.
Dobra, ej. O kurde, ktoś rzuca granatę, chyba z gromu, o ja pierdzielę, dobra. Jakiś wariat normalnie, z granatów we mnie rzuca. Znaczy, pudłuje. Czyli wiedzą, że gdzie mamy bazę, tak? Dokładnie. Kurwa. Dobra, ja leję się z cinkiem i tym epickim, bijatycznym końcem chciałbym już to skończyć. Ktoś we mnie pewnie ciula. Snajper mnie zabił, gratuluję. Dobra, you are dead i kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo. Myślę, że w miarę ciekawym, a jak wam się nie podobał, to trudno. W następnym tygodniu może będzie lepiej. Dobra, to... Ja myślę, że najlepszy moment... No, coś najlepszy moment to był rozwalony autobusem. No, dobra. To widzicie, ja tylko rozbawię, ja tylko rozbawię. Dobra, to dobra, żegnamy się już z wami. Cześć. Tak, na razie i do następnego tygodnia z MTA Daisy. Jest do następnej soboty. Tak, do następnej, na razie.